Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie. Tym razem w takim króciutkim filmie informacyjnym związanym z grą Battle Brothers, a mianowicie z naszą listą rekrutacyjną. Mamy teraz dwie kompanie, Ostatni Legion i Czarną Kompanię, i pozgłaszało się sporo osób i tu. Natomiast niektóre osoby wiem, że czekają już dość długo, dlatego starają się teraz troszeczkę porobić zmian, jeżeli chodzi o rekrutację w Czarnej Kompanii, tak samo troszeczkę powprowadzać zmian, jeżeli chodzi o możliwości później podmiany tych postaci. Ale może po kolei. Tak więc na zielono, to co tutaj widzicie, mamy listę Czarnej Kompanii, więc cóż, te osoby, które są już zaznaczone na zielono, już są w Czarnej Kompanii. W związku z czym tam jest tylko taka uwaga, to co jest na czerwono z permanentnymi ranami, ale to za chwilę do tego przejdę. Później były na liście jeszcze parę osób, ale chciałem zrobić parę, można powiedzieć, zmian. Mianowicie tak, ponieważ większa szansa jest już w tym momencie zrekrutować lepsze postacie w Czarnej Kompanii niż w Ostatnim Legionie, no dlatego, że już jesteśmy troszeczkę dalej w kampanii i no, mamy szansę na... No możemy zdobyć więcej kasy i troszeczkę więcej tutaj jakby lepsze postacie rekrutować, czy już nawet będziemy celować w rekrutowanie lepszych postaci. W związku z czym no, te osoby, które zgłosiły sobie postacie z wymaganiami, na przykład tank, minus dwie gwiazdki, melee defense i tak dalej, zostawiam tutaj, zwłaszcza, że one są w zasadzie następne w kolejce. Ta kolejność, która teraz tutaj jest, to już jest zmieniona kolejność, więc tam w porównaniu z tymi poprzednimi troszeczkę się pozmieniało, ale starałem się tak, żeby te osoby, które już długo czekają, były teraz pierwsze w kolejce. Więc następni w kolejce właśnie jest tyle, do 20 powiedzmy osób. Natomiast tutaj mamy tak, mamy dwie postacie od w zasadzie od dwóch osób zgłoszone. To tutaj kieruję te słowa do właśnie widza, który zgłosił te dwie postacie. Wy zgłosiliście zarówno do tej kampanii, jak i do drugiej kampanii. Ja postanowiłem was troszeczkę przesunąć w tej kampanii tu na koniec, dlatego że tak dwuręcznego tak jeszcze łatwo nie zdobędziemy tutaj. Kusznik może prędzej. Natomiast postanowiłem was dać, powiedzmy, na, można powiedzieć, prawie początku listy do Ostatniego Legionu, tam gdzie zgłosiliście troszeczkę może inne postacie, inne nazwy. Dlaczego tak? Dlatego, że tak jak mówiłem, jeżeli ktoś już jest w kompanii, w jednej kompanii, to w drugiej idzie na koniec kolejki. No chodzi o to, żeby dać szansę po prostu innym widzom też. Natomiast no, tutaj już jesteście w tym momencie Barbarzyńca Kruszas, Agar Bowman, no, druga, trzecia postać. W związku z czym no, tam generalnie będziecie w Czarnej Kompanii dopiero wtedy, jak ktoś zginie, bo maksymalnie możemy 20 osób rekrutować. Ale myślę, że tutaj dzięki temu będziecie mogli jakby walczyć w Ostatnim Legionie, no i będzie wszystko ok. No chyba, żeby były jakieś wielkie protesty, no to jeszcze w tym momencie będę coś się zastanawiał. Ale na razie przyjmijmy to tak. Przeniesiony jest Harkot. Tylko tu to co do ciebie, to mam taką wątpliwość. Znaczy, jeżeli chcesz background bard rolnik, to raczej duelistą nie będziesz, bo mała szansa, że te klasy pozwolą zrekrutować tak dobrą postać z takimi statystykami do duelisty. Squire prędzej, Squire to chyba najbardziej. No nie chcę tu spoilerować co do Czarnej Kompanii, ale no ale cóż, dobra, nie będę spoilerował. Natomiast no, na Squire będziemy czekać pewnie znowu, więc ja prawdopodobnie przydzielę ci albo jakiegoś barda, albo rolnika. No zobaczymy. W każdym razie, chyba że nie jest to tak bardzo istotne, to daj znać. Więc postaram się przydzielić tak, żeby ktoś był może, duelista. No zobaczymy, no może jest szansa. Tam żeśmy wylosowali w miarę sensowne postacie w Ostatnim Legionie, nawet na początku, więc wydaje mi się, że może jest szansa tam dać jakąś sensowną postać. Wygląd szaleńca Tasaki, to raczej nie determinuje cię do... Tasaki są dość słabą bronią, więc ja bym tutaj nie do końca... nie do końca się trzymał tego. To znaczy, na pewno możemy te tasaki i tak dalej trzymać, że jako twoją na przykład specjalizację, to są chyba broń typu cleaver, ale zamiast tasaków byśmy wzięli jakiś lepszy cleaver później. No zobaczymy, jak wyjdzie.
Na razie bez jakby potwierdzenia od widzów przeniosłem Corbiera i Johna do ostatniego Legionu. No dlatego, że tak jak mówię, w Czarnej Kompanii mamy już prawie full i tam już więcej postaci nie zrekrutujemy, a w ostatnim Legionie mamy jeszcze troszeczkę miejsca, bo jest 16 w tym momencie osób po tych przenosinach. Więc jest większa szansa, że po prostu tam szybciej po prostu porekrutujemy te postacie i że one się dostaną w rozsądnym jakimś czasie do kampanii. Tak więc Corbier zresztą też jest dodatkowy argument za tym, bo mamy już sierżanta w Czarnej Kompanii, więc to zawsze można mieć dwóch sierżantów, ale powiedzmy któregoś kogoś lepszego, więc szukać, ale tutaj sierżant się też nam przyda, więc mniej więcej tak będziemy tutaj celować. Oczywiście wiadomo, że kolejność też się będę przydzielał w zależności od dostępności zrekrutowanych postaci, więc zawsze się może zdarzyć, tak jak poprzednio, po prostu pewne przeskoki i tak dalej. No niestety tak jest, że jak ktoś sobie życzy postać, która ma być, miała mieć dobre parametry, statystyki, no to musimy poczekać, bo na początku nie jesteśmy w stanie tak łatwo zrekrutować takich postaci. No wyjątkiem jest chyba ten ostatni Legion, gdzie te postacie na początku się nam wylosowały w miarę sensowne. Ale teraz będzie zadanie, żeby je utrzymać przy życiu. No właśnie, więc taka jeszcze w tym momencie tutaj lista, żebyście widzieli mniej więcej. Tu generalnie chyba od 13 to są postacie, które widzów, którzy już mają postacie w Czarnej Kompanii albo będą mieć, bo Adam chyba jeszcze nie ma, ale już prawie to jest chyba twoja druga postać, więc już prawie jesteś tu w kolejce, albo tutaj, no nie wiem, w każdym razie gdzieś już tutaj niedaleko jesteś w kolejce, więc powinieneś się tam w miarę dostać szybko. No i co? No i chyba tyle, jeżeli chodzi o tą kolejność, jeżeli to jest taka króciutka informacja. Natomiast jakby ktoś bardzo nie chciał być tu w tym ostatnim Legionie, na przykład z tych dwóch osób i tak dalej, a ktoś na przykład, no te osoby, które już są, no to trudno, ale z tych osób jeszcze ewentualnie wolały przejść tutaj, to dajcie znać w komentarzach, to ja wtedy będę miał troszkę większe możliwości manewru. Co prawda i tak będę przydzielał trochę po swojemu, bo tak jak mówię, staram się zbalansować liczbę postaci tu i tu w obydwu kampaniach, żeby jak najbardziej zwiększyć szansę, żebyście się szybko w miarę dostali do tych. Dobra, no i ostatnie ogłoszenie jest takie, że mamy oczywiście trzy postacie, które mają permanentne rany. I teraz tak, mówiłem poprzednio, że jakby z Czarnej Kompanii, w ogóle z kompanii wychodzi się nogami do przodu, natomiast jakoś odczuwam pewien, można powiedzieć, taki opór przed posyłaniem, no mamy postać, która ma bardzo permanentną ranę, która nie jest fajna, no to w zasadzie wypadałoby ją posłać na atak samobójczy i później ewentualnie ta osoba musiałaby czekać na kolejną rekrutację. To mi się do końca nie podoba, to rozwiązanie. Dlatego między innymi właśnie staram się zbalansować liczbę widzów i tutaj postaci, tak żeby każdy miał szansę się dostać najpierw do kompanii, a później żebyśmy mieli możliwość na przykład podmiany postaci. Ale żeby to było fabularnie w miarę sensownie ta podmiana, to ja bym to zrobił troszkę na zasadzie takiej, że to znaczy podmiana na zasadzie takiej, zwalniamy tą postać, rekrutujemy następną i przydzielamy jej tą samą ksywkę od was. Czyli tak jakby się nic nie zmienia, tylko ona ma inne statystyki i tak dalej, i tak dalej. Może być ewentualnie z innej, inny background mieć i tak dalej. To może jest mniej istotne w tym momencie z tym backgroundem. Można to oczywiście fabularnie wytłumaczyć bardzo fajnie. No, jesteśmy co prawda w średniowieczu, ale istnieją szamani, istnieją różni zielarze. Generalnie rzecz biorąc, ja to nazywam, że można posłać taką postać do senatorium. Senatorium w rozumieniu jakiś tam, jakaś wiedźma, jakiś szaman, jakiś powiedzmy uzdrowiciel powiedzmy w jakiejś wiosce i tak dalej. No i ta postać zostanie wyleczona w ten sposób z tych ran permanentnych,
Ale żeby nie było oczywiście, że zostanie wyleczona i wróci z dokładnie takimi statystykami, to wraca jako postać no, zupełnie tak jakby nowonarodzona, czyli poziomu pierwszego albo drugiego, no, zakładam, że można też drugiego poziomu rekrutować później postacie. Więc ona ma te statystyki, no, można powiedzieć, na pierwszym nie ma perków i tak dalej, czyli musi się wszystkiego od nowa uczyć, zapomniała w trakcie tego leczenia wszystkiego, takimi ją naćpali ziołami, że tak powiem, że połowa wiedzy jej wywiała z głowy i tak dalej. I myślę, że to jest fabularnie okej. Jeżeli chodzi o posyłanie te postacie. Więc ja generalnie rzecz biorąc, oczywiście tu będę chciał najpierw zrekrutować przynajmniej do tej 20 listy, 20 no tutaj te postacie i później będę chciał oczywiście posłać głównie Bartka do senatorium, dlatego że ty masz na tą permanentną ranę main foot, czyli plus jeden punkt do każdego ruchu, czyli bardzo słabo się poruszasz, inicjatywa to jest tam mniej, to jest troszkę wkurzające, bo nie pozwala troszkę manewrować twoją postacią, więc na razie będziesz walczył ile możesz, a później cię wyślemy do senatorium, to znaczy do lokalnego jakiegoś zielarza czy tam uzdrowiciela. Chyba, że do tego czasu zginiesz, no to trudno jakby. No to jak postać zginie, no to wiadomo, zgłaszacie, jeżeli widz jest dalej zainteresowany, zgłasza sobie dalej postać, no idzie w kolejce do kolejno powiedzmy już tam czekamy, żeby go zrekrutować. Jeżeli chodzi o Axon Ususa, to tutaj bym raczej, mimo że tej permanentnej rany, raczej bym nie posyłał do sanatorium, dlatego że no ty w zasadzie jesteś piechurem, więc szczerze mówiąc to, że ci oka brakuje, to nie bardzo to przeszkadza, a w zasadzie rzecz biorąc daje troszeczkę jakby, można powiedzieć, takiego, dodaje takiego smaczka fabularnego. To znaczy postać ma już historię. Co do Haliny, Missing Finger, tu się jeszcze zastanawiam, to znaczy wydaje mi się, że można by na pewnym etapie rzeczywiście podmienić, bo ty masz dobre statystyki, ale minus 5% no jak dla piechura, to zawsze będzie powodowało, że troszeczkę tak będzie ci te statystyki będą osłabiane. Jeszcze się zastanowię, bo niewykluczone, że te statystyki będą wystarczające jak na piechura, takiego nawet do końcowych tych, więc zobaczymy. Być może na jakichś bardziej takich końcowych etapach, gdzie będziemy potrzebować mieć super postacie, no to może wtedy już warto będzie ewentualnie nawet postacie, które są słabsze, też wysyłać do zielarzy i do senatorium. No my nie będziemy nazywać wtedy senatorium, ale no nie wiem. No, mutacje jakieś lokalne, no tak jak Wiedźmini gdzieś tam przechodzili mutacje, no to tak będziemy ewentualnie robić, jak będzie taka potrzeba oczywiście. Na razie nic nie zakładam, na razie jest tak jak jest. Dobra, to chyba tyle ogłoszeń. 12 minut to może wystarczy, już więcej nie będę gadał. Jeszcze raz przewinę listę tak szybko, żebyście tu mniej więcej no, widzieli. No i cóż, no i zapraszam do oglądania odcinków i komentowania. Trzymajcie się, cześć!